wielu nie słyszało o świecie VUCA, ale każdy cierpi z tego powodu. Słowo to zostało wprowadzone na początku lat 90. przez amerykańską szkołę wojskową w celu opisania świata tuż po zimnej wojnie. Świata, który był bardziej niż kiedykolwiek zmienny, nieprzewidywalny, złożony i wieloznaczny. Do biznesu zostało zaimplementowane w 2008 roku po kryzysie finansowym. I chociaż zjawisko czarnych łabędzi, zdarzeń rzadkich i nieprzewidywalnych jest znane, to obecnie szokuje ich skala i szybkość. Profesor Branch, profesor Uniwersytetu Harvarda, uważa, że istnieją trzy typy charakterów, które mogą myśleć o strategii poradzenia sobie w świecie VUCA. Pierwszy to jest Superman. Schodzi na dół, sprawdza, co działa, co nie działa w biznesie, skanuje horyzont, widzi anomalia, czyli tym samym szybko adaptuje się do zmieniających się zdarzeń. Drugi to jest mało elegancki pan, porucznik Colombo, a jakże profesjonalny, który wyznaje dwie zasady. Idź i patrz, idź do ciała. Można by było powiedzieć go to gęba, gęba walking. Menedżer, który jest obecny na stanowiskach pracy swoich pracowników. To porucznik zadaje otwarte pytania. Co, kiedy, gdzie, jak długo. No i wreszcie dzwoneczek. Koncentruje się na tym, co ważne w biznesie. Zamienia śmieci w złoto i co istotne, puszcza złoto, kiedy staje się śmieciem. Analiza transakcyjna daje narzędzia, aby lepiej zrozumieć złożoność w firmie.